Witam Was serdecznie, moi szanowni widzowie. Nazywam się Olga Dymczuk. Dziękuję za Wasze komentarze pod wideo. Z przyjemnością je czytam i odpowiadam w miarę możliwości. Dzisiejsze wideo nosi tytuł Ci nieznośni ludzie. To wideo odnosi się do webinaru Dialog z drugą osobą, który odbędzie się już niedługo, 23 maja. A więc, dlaczego inni wydają nam się tacy nieznośni? Pierwsza wiadomość, jaką dla Was mam, jest niezbyt przyjemna. Oznacza ona, że idealizowaliście sami siebie. Bardzo nam się podoba, gdy ktoś inny jest gorszy od nas. Istnieje taki pogląd, że musimy stać się lepsi. Lepsi niż ktoś inny. Ale jest to niemożliwe w swojej zasadzie, bo każdy człowiek jest wyjątkową indywidualnością. To tak jak porównywać kolor zielony ze słonym smakiem. Jesteśmy bardzo różni. I kiedy inni wydają nam się być gorszymi od nas, czujemy siebie szczególnie wyjątkowymi. Idealizacja siebie jest człowiekowi niezbędna. Człowiek nieustannie fantazjuje na temat tego, jaki on jest wspaniały i cudowny. A inni nie są prawidłowi i ich światopogląd nie jest prawidłowy i zachowanie mają nieprawidłowe. Człowiek tworzy wewnątrz pewną religię, w której mianuje siebie Panem Bogiem. I on tworzy. Tworzy opinie na temat tego, jaki jest świat, jacy są ludzie i jak powinien wyglądać ten wszechświat ogólnie. Jeżeli ludzie wydają Wam się nie do zniesienia, to Wasz świat jest bardzo mocno wyidealizowany. On nie ma z realnością absolutnie nic wspólnego. To raz, a dwa, Wy absolutnie odmawiasz sobie zobaczyć swoją ciemną stronę. Twój odbiór jest wyfotoshopowany. Ludzie bardzo często oskarżają innych o cechy, które należą do nich samych. U innych ta wada wydaje się ogromna, a u siebie ignorujemy ją całkowicie. Oprócz naszej niemożliwości postrzegać świat jako osobny od naszego stworzonego wewnątrz, jako niemożliwości odbierać innych ludzi mających prawo na swoje zachowanie, my koniecznie chcemy uczynić je trochę gorszymi niż my. Nasza psychika w zupełnie autonomicznym trybie, niezauważalnym dla nas, wyszukuje wady u innych i koncentruje się na nich. I ta maniera dosyć katastrofalnie wpływa na całą osobowość. Ponieważ uwierzcie, że u siebie tak samo widzicie tylko wady. Wychodzi na to, że inni są nieznośni, do siebie samego pretensji jest cała masa i człowiek zostaje w tym zepsutym świecie, gdzie wszystko wokół niego jest złe. I on tak samo odbiera też siebie. Właśnie dlatego nasza samoocena jest tak niska, że my nie przyzwyczailiśmy się rejestrować dobre wokół nas. Nasz wzrok jest jak obiektyw aparatu fotograficznego. Jego można podkręcić i ustawić na konkretną częstotliwość. I jeżeli nasza maniera czyni z innych ludzi gorszych, to nasza częstotliwość, będziemy w ten sam sposób odbierać siebie. Kiedy my naznaczamy siebie na rolę Boga, rolę arbitra tego wszechświatu, wydaje nam się, że wszystko wokół nie jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Nie po mojemu. Nagrywam takie wideo. I to nie po mojemu rodzi zdenerwowanie wewnętrzne. Czyli nasza psychika wszystko, co jest inne od nas, odbiera jako złe i jako niosące dla nas zagrożenie. I jeżeli człowiek posiada opinię w 100% różniącą się od naszej, ona na pewno będzie odbierana przez nas jako zła. Nie możemy jej odebrać jako po prostu informację. Ona stanowi zagrożenie dla naszej osobowości, naszego światopoglądu. Trzeba rozumieć, że u człowieka w zdewaluowanym świecie zawsze niskie poczucie własnej wartości i dlatego on bardzo często odczuwa zazdrość w stosunku do innych.
Dlatego, że psychika chce uciec z wewnętrznego piekła, które my jej tam urządziliśmy, i ona zaczyna szukać dookoła kogoś, u kogo można się czegoś pouczyć. Ale ponieważ nasze poszukiwanie innego jest zawsze związane z poszukiwaniem idealnego obiektu, my nieadekwatnie i nierealistycznie odbieramy innych ludzi. Najczęściej ich idealizujemy. I kiedy je idealizujemy, oni zaczynają rosnąć w swym rozmiarze i wypełniać całą naszą psychikę. I my obok tego wyidealizowanego obiektu, który wymyśliliśmy, zaczynamy wydawać się sami sobie nikczemni. I przez to nikczemność, przez tę nieznośną nikczemność, musimy pilnie obezwartościować to, w porównaniu do czego staliśmy się mali. I wtedy załącza się proces zdewaluowania. Ludzie bardzo często każą obiekt swym odejściem, porzucę cię i ukaram. Bardzo często ludzie przychodzą do kogoś się uczyć, odbierając tę osobę jako guru, jako świętego. Obraz tej osoby w ich głowie rośnie. Oni siebie czują coraz bardziej nikczemnymi i w pewnym momencie nie wytrzymują i zaczynają podświadomie szukać, do czego by się tu doczepić. I wtedy dewoluuje się cały obiekt. I jak pomniki Leninowi, które teraz są demontowane, tak samo demontuje się pod dźwięk BOOM, idol, którego my wykreowaliśmy. Ja zawsze boję się idealizacji mnie, kiedy ktoś zaczyna mnie nachwalać, nie widzi jakąś moją zwykłość, niedoskonałość. Boję się tego, bo potem na pewno będzie kategoryczne odejście, niezgoda ze mną. Czyli psychika na początku mnie powiększa, a potem spiłuje jak tego Lenina. I człowiek odejdzie, zostawi. Dlatego, jeżeli zauważacie zachwyt sobą z czyjejś strony, bądźcie ostrożni. Bardzo szybko nadejdzie obezwartościowanie. Nieznośni inni są odbierani przez nas tak, bo my zawsze przeceniamy siebie. Pewna obsesja na swoim punkcie. Spotkałam bardzo niewielu ludzi, którzy mogliby odbierać świat odrębnie od siebie. Jest świat naszych osobistych pomysłów i jest świat abstrakcyjnych idei, nie mających z nami nic wspólnego. Na przykład patrzę na słońce i mówię, to jest dobre słońce, albo złe słońce. Jak tylko wynoszę taki werdykt, wplatam swoją osobowość w to stwierdzenie. Kiedy natomiast mówię, słońce świeci, albo słońce znajduje się w zenicie, tutaj nie ma mojej osobistej oceny, odbioru. No więc kiedy ludzie na przykład oglądają film, czy czytają artykuł, natychmiast zaczynają przymierzać to do siebie, zakładając to ubranie na siebie. I jeżeli im się to ubranko nie podchodzi, mówią, to zła myśl albo to zły pomysł. I przez to nie możemy się uczyć. Jak mysz ściągamy do swojej nory różne pomysły, przymierzamy je na siebie, a wszystko, co nie pasowało, nie przeszło przez naszą cenzurę, natychmiast wyrzucamy i likwidujemy zupełnie. A ponieważ szukamy coś podobnego, ponieważ coś podobne do nas podnosi naszą samoocenę i udowadnia, że jednak mieliśmy rację, mając swój światopogląd, w nas nie wchodzi nic, co jest odmienne od nas. Czyli nasz system zamiera i się nie zmienia. Jeżeli opinia innego człowieka was drażni, trzeba koniecznie zrozumieć dlaczego. Być może właśnie on niesie tę informację, która jest dla was niezbędna do tego, by wyjść ze swojego kryształowego grobu fałszywego ja. No więc, jeżeli mamy skłonność do idealizacji innego, to zawsze przyniesie to gorzkie rozczarowanie. I im bardziej się rozczarowujecie, tym bardziej idealnym był wasz świat. Rozczarowanie mówi o tym, że wy ten świat testujecie słabo. Dlatego, że jeżeli czegoś oczekujecie i to się nie udaje, to wy lecicie w dół. Spadacie i leżycie, nie możecie się podnieść. To świadczy o tym, że wasze oczekiwanie było wyidealizowane.
Jeżeli człowiek was rozczarowuje, to mówi to o tym, że idealizowaliście go. Jeżeli jakiś kierunek w uczeniu się czegoś was rozczarowuje, to znaczy, że idealizowaliście, czyli stworzyliście fantom. Najważniejszym problemem w międzyludzkich kontaktach, według mnie, jest odrzucenie pozorne, dewaluacja pozorna i podporządkowanie swojej woli. Pozorne. To wszystko jest traktowane przez nas jako atak na nas. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że obiekt wewnętrzny, który nazywam umownie wewnętrzny rodzic, takim tonem rozmawia z nami. I kiedy my odbieramy innego, odbieramy go poprzez filtr. Jeżeli wam cały czas się wydaje, że jesteście atakowani, czyli wydaje się wam, że was cały czas dewaluują, wydaje się wam, że cały czas was odrzucają lub chcą narzucić swoją wolę, to jest to wasza fantazja. Dlatego, że nawet jeśli człowiek mówi, zrób to, takim mocnym tonem, zrób to, powiedziałem ci, zrób to. To są tylko słowa, które on wydał ze swoich ust. To jest tylko jakaś myśl, jakaś idea, która należy do niego. Jeżeli wam się w tym momencie uginają kolana i chcecie biec i to robić, to mówi to o tym, że swoją identyczność jeszcze nie sformowaliście. I obiekty dla was są zbyt zniekształcane w odbiorze. Dlatego, że inny człowiek ma taką samą obsesję na sobie, jak i wy. I tak samo myśli, jak wy. Jak ja, jak mi, jak jest dla mnie lepiej. I was on w ogóle nie odbiera, tak samo zresztą, jak i wy jego. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się widzieć ten świat jako obracający się wokół naszej orbity. I jeśli człowiek nie robi dla nas nic dobrego, czyli nie jest dla nas w niczym użyteczny, to my go mianujemy złym albo nijakim. I kiedy inny człowiek mówi, daj mi to, zrób to, on chce was podporządkować i sprawić, byście go obsługiwali. A wy odbieracie te słowa z emocjonalnym ładunkiem wtedy, gdy chcecie się podporządkować i za pomocą złości pozwalacie sobie nie podporządkowywać się. Bo nasze dziecko wewnętrzne jest wytresowane, by służyć innym. On myśli, że właśnie takim sposobem zdobędzie to, czego potrzebuje. Czyli inny mu da, inny mu powie, co robić, inny lepiej wie i dlatego inny jest wyidealizowany tak, jak ja go sobie wymyśliłem. Jak mój idealny obiekt, który przyjdzie i mnie uratuje i zrobi wreszcie tak, jak ja tego potrzebuję. I dlatego głos innych ludzi brzmi dla nas jak głos Boga. Jeżeli człowiek mówi, przynieś mi to, nie musisz specjalnie się złościć po to, by tego nie robić. Można powiedzieć, nie mogę, nie chcę. Dlatego, że jeżeli wybuchacie gniewem, to mówi to o tym, że jest to wam niezbędne do tego, by pozwolić sobie tego nie robić. Jeżeli wam się wydaje, że ktoś was obezwartościowywuje, na przykład mówi, jesteś złym człowiekiem. I wy te słowa też nie możecie odebrać abstraktnie, dlatego że dla was niezadowolenie innych automatycznie oznacza, że jesteś zły. Człowiek powiedział tylko tyle, że jemu coś się was nie podoba. Jeżeli dla was ważne jest zachować te relacje, to można wyjaśnić, co dokładnie. Ale jest to subiektywna ocena innego człowieka. I ludzie bardzo często za obezwartościowywanie uznają mnóstwo różnych rzeczy. Na przykład ktoś mówi, nie zgadzam się z tobą. I człowiek natychmiast odbiera to jako obezwartościowywanie. Nie zgadzam się z tobą może też brzmieć jako podporządkowanie swojej woli. Dlatego jeżeli on nie zgadza się ze mną, to znaczy, że ja muszę pilnie anulować siebie, przyjąć jego punkt widzenia po to,
by być zaakceptowanym przez Niego. Albo jeśli On się ze mną nie zgadza, to znaczy, że ja na pewno nie mam racji. Albo On się ze mną nie zgadza, On chce mnie zbezwartościować. I ten niewinny wyraz "nie zgadzam się z Tobą" zaczyna obrastać niepotrzebnymi znaczeniami. Nie możemy odbierać to jako ideę przechodzącą z innego systemu do naszego. Musimy koniecznie pilnie zrobić coś albo ze sobą, albo z obiektem. Odbieranie jako obezwartościowywanie, jako odrzucenie i jako podporządkowanie mogą być jeszcze bardziej niewinne rzeczy. Wystarczy wasze spojrzenie, by człowiek zaczął odbierać go jako obezwartościowywanie, odrzucenie lub chęć podporządkowania, albo jak agresywny atak na niego. I to widać po tym, jak ludzie komentują wasze spojrzenie. Jeżeli patrzysz się na kogoś i człowiek mówi: czemu się tak na mnie patrzysz? To mówi o tym, że wasze spojrzenie napełniło się już jakimś jego sensem. I jeżeli wtedy, gdy ktoś się na was patrzy, wam się wydaje, że ktoś was obezwartościowywuje, znaczy, że wy na siebie patrzycie się oczami wewnętrznego rodzica, który obezwartościowywuje. Jeżeli ktoś się na was patrzy i wam się wydaje, że jesteście odrzuceni poprzez takie spojrzenie, to znaczy, że wy sami patrzycie na siebie oczami obiektu wewnętrznego, odrzucającego i niezadowolonego. Wasza interpretacja zachowania innego człowieka to jest zawsze o was. Szczególnie jeżeli niesie to ładunek emocjonalny, czyli jeżeli ktoś coś do was mówi i wy wybuchacie, to mówi o błędzie w odbiorze. Jeżeli ktoś coś do was mówi i wam się wydaje, że was chcą podporządkować, to jest błąd waszego odbioru innej osoby. Jeżeli ktoś coś wam mówi, swój punkt widzenia, a wy to odbieracie jako obezwartościowywanie, to jest błąd waszego odbioru. Wasza samoidentyfikacja nie jest zakończona i obiekty mają przeogromny wpływ na was. Dlatego, że zwykliście sądzić o sobie na podstawie tego, jak was traktują inni. To jest wasz wzór, to jest wasza miarka. To jedyny sposób zrozumieć, jaki ja jestem. Zrozumienie, jaki ja jestem, formułuje się u człowieka, kiedy ma on coś, co jest tylko jego. Bardzo często do tego pasuje na przykład własny biznes. Wtedy człowiek rozumie, co on może i on może rozwijać się w tym, co on może. Podsumujmy. Ci nieznośni ludzie. Tak wy odbieracie ludzi, kiedy macie wyidealizowane wyobrażenie o sobie. Kiedy zmuszacie ten świat swej wewnętrznej religii, by odpowiadał temu, czego chcecie wy. Kiedy macie nawyk robienia z innych ludzi gorszych od siebie, czyli ich wady rozdmuchiwać po to, by nie trafić pod ich wpływ i nie zauważyć zalet. Kiedy macie obsesję na sobie, czyli wszystko, co się dzieje dookoła was, odbieracie jako mające do was jakiś stosunek. Na przykład przyjechał samochód i ochlapał was wodą. Traktujecie to jako atak na siebie. To jest zbieg okoliczności, ale wy będziecie na pewno nienawidzić tego kierowcę, który wprowadził was w kłopot. Chociaż ten kierowca mógł w ogóle mówić przez telefon i was nie zauważyć. Ale poprzez naszą obsesję na sobie samym wydaje się, że wszyscy nas atakują, gdy tylko nie robią tego, czego byśmy chcieli. Przyzwyczajenie być cierpiętnikiem, przyzwyczajenie być ofiarą, przyzwyczajenie szukać winnych potajemny, ciemny sens czyni was zamkniętych w waszym świecie. Ten cierpiętnik to zawsze idealny cierpiętnik. To jest człowiek, który jest przekonany, że to, co się dzieje w jego życiu, nie zależy od niego, ale to inni robią z nim coś nie tak.
Kiedy jesteście obrażeni, kiedy wydaje się wam, że was nie akceptują, to mówi o tym, że uważacie, iż inni muszą was akceptować, muszą traktować was dobrze, a wy nie musicie nic robić. Bardzo wiele osób zachowuje się wedle jakichś swoich fantazyjnych zasad i są przekonani, że wszystko robią jak należy. Oni robią właśnie tak, by dostać to, czego chcą. Ale nie ma to nic wspólnego z tym, co jest potrzebne drugiemu człowiekowi. Jeżeli wam się wydaje, że człowiek dziwnie się zachowuje, on chce się wam spodobać. Próbuje się dopasować do was, a dziwnym to zachowanie się wydaje, bo wam jest potrzebne zupełnie coś innego. I wy robicie to samo, kiedy starannie się dostrajacie, a innemu potrzebne jest coś innego od was. Innemu się podoba inne zachowanie, to wy to będziecie odbierać jako odrzucenie, jako to, że to jest zły człowiek i was, takich wspaniałych, nie przyjął. I spadniecie w rolę ofiary. Dlatego, jeżeli dla was charakterystyczna jest pozycja ofiary, jesteście wyidealizowanymi przez samego siebie człowiekiem. O tym i o wielu innych rzeczach porozmawiamy na webinarze. Porozmawiamy o tym, co się dzieje podczas komunikacji między dwoma ludźmi i jakie są największe pułapki, w jakie wpadamy. Oprócz tego webinaru 30 maja zaczyna się Szkoła Psychoanalityków. Na niej będę się dzielić swym doświadczeniem w temacie tego, jak zrozumieć głębiej wszystko, co zachodzi z drugą osobą. I jeśli chcecie praktykować, być psychologiem lub psychoanalitykiem, to z radością przekażę wam tę wiedzę. Na mojej stronie internetowej jest informacja, na stronie Facebooku ona też jest. Z radością podzielę się swoją wiedzą. Jeżeli podobało wam się to wideo, stawiajcie proszę lajka. Po lajkach rozumiem, czy wideo się podobało, czy nie. Zostawiajcie swoje komentarze. Jeżeli chcecie wziąć udział w webinarze, to pod wideo można pisać pytanie lub można pisać do organizatorów. Odpowiem na nie pod koniec webinaru. Życzę wam nie tonąć w poczuciu, że z innymi ludźmi jest coś nie tak. Zwracajcie uwagę na siebie. Wszystkiego dobrego.